Polskie Stronnictwo Ludowe, wystąpiliśmy z pakietem ustaw, który ma swoją nazwę Uczciwa Polska, a są wśród nich trzy projekty, które teraz nasi koledzy ze stronnictwa omówią. Szanowni Państwo, Uczciwa Polska, czyli program Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednym z bardzo ważnych, o ile nie najważniejszym w mojej ocenie punktem jest dziedziczenie emerytur. I tak wychodzimy z postulatem, żeby emeryci po śmierci swojego małżonka mogli otrzymywać 100% emerytury swojej bądź swojego małżonka, oczywiście wyższej emerytury, oraz 50% świadczenia drugiego, czyli emerytury otrzymanej również albo wypracowanej przez siebie, albo przez zmarłego współmałżonka. Dlaczego, Szanowni Państwo, wychodzimy z takim postulatem? Otóż uważamy, że emeryci są w tej chwili grupą bardzo mocno doświadczoną przez inflację. Uważamy także, że dotychczasowe wsparcie jest nie do końca wystarczające, dlatego potrzebne jest takie rozwiązanie systemowe. Szanowni Państwo, po śmierci współmałżonka koszty utrzymania domu, koszty energii, koszty czynszu i różnych tego typu pochodnych są takie same. Dlatego składamy właśnie taki pomysł, żeby to właśnie emeryt, który spotka się ze śmiercią swojego współtowarzysza, otrzymywał 100% wyższej emerytury wypracowanej przez siebie bądź też współmałżonka oraz 50% emerytury odziedziczonej po współmałżonku lub też wypracowanej przez siebie. Szanowni Państwo, bardzo dobre pomysły, działalność oddolna, społeczna, samorządowa, te wszystkie procesy inwestycyjne, które realizujemy, żeby spełnić oczekiwania mieszkańców w danych małych ojczyznach, to jest najbardziej istotne z punktu widzenia każdego, kto w sercu nosi ten właśnie samorząd, dla którego działa. I żeby wzmacniać te nasze działania samorządowe, potrzebne są też bardzo dobre pomysły, które są przekuwane w projekty ustaw na poziomie parlamentarnym. I cieszę się, że akurat w naszym regionie mi przypadło powiedzenie kilku zdań na temat projektu uchwały, na temat programu Własny Kąt. Ustawy oczywiście, uchwały są mi bliższe sercu. Natomiast, drodzy Państwo, dlaczego to było dziś tak ważne dla mnie? Ano dlatego, że jako Polskie Stronnictwo Ludowe Klub działamy od 2014 roku w Radzie Miasta Płocka. Wzięliśmy wspólnie z prezydentem współodpowiedzialność za te właśnie procesy, za te pomysły i za ich realizację i bardzo się cieszę, że byliśmy nieco takimi pionierskimi samorządowcami w kontekście prowadzenia programu Mieszkanie na Start, który to właśnie w 2014 roku wprowadziliśmy i muszę Państwu powiedzieć, że do dziś cieszy się on dużym zainteresowaniem i kilkuset młodych płotczan znalazło w nim właśnie ten swój przysłowiowy, chociażby własny kąt, tak to dziś nazwę. Cieszę się też, że pioniersko ostatnimi czasy udaje się spółce, która w pewien sposób podlega pod pion komunalny wiceprezydenta miasta Płocka Piotra Dyśkiewicza budować, realizować zadanie również z wielkim zaangażowaniem środków zewnętrznych, czyli ten budynek dla seniorów, bo seniorzy też powinni mieć ten własny kąt. Ale dlaczego tak ważne jest mieszkanie dla każdego młodego człowieka? Ano dlatego, że to jest prawdziwy program, który motywuje mnie też, nas wszystkich młodych, do tego, żebyśmy zakładali rodziny, do tego, żebyśmy starali się o potomstwo i do tego, żebyśmy w pewien sposób chcieli zagospodarować siebie w danym samorządzie, w danym mieście, w danym miasteczku. I tak ważne jest, myślę, żeby podobny program właśnie zaistniał z punktu widzenia rządowego, ogólnopolskiego, parlamentarnego, czyli żeby wyszedł on właśnie z odpowiedniej ustawy. I koledzy dziś, Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie proponuje, zresztą my wszyscy również wyrażamy wielką nadzieję, że będzie możliwość wprowadzenia tego faktycznie z poziomu rządowego po zmianie obozu władzy, żeby każdy młody człowiek, który chce kupić sobie mieszkanie, który być może ma odpowiednie środki, żeby pomyśleć o swoim domu, dostał wkład gwarantowany z państwa w wysokości 100 tysięcy złotych. I to jest bardzo realne, to po pierwsze, ale po drugie, że myślę, że przy dzisiejszej inflacji i przy dzisiejszej drożyźnie szeroko pojętej, taki wkład na pewno zachęci wielu młodych ludzi do tego właśnie, żeby w pewien sposób móc zabezpieczyć własną przyszłość przez zakup mieszkania czy domu. Natomiast druga sprawa, która jest bardzo istotna w tym projekcie ustawy, jest właśnie to, żebyśmy my w naszych
rodzimych polskich bankach zdjęli marże z kredytów hipotecznych. Bo zwróćcie Państwo uwagę, ja mogę to powiedzieć po sobie, że w momencie, kiedy mój kredyt w pewien sposób wystrzelił a propos marży, to w zasadzie płacimy dwa razy tyle niż w momencie, kiedy jeszcze kilka lat temu nie było tego boomu inflacyjnego. Natomiast, żeby zabezpieczyć i zaproponować i w pewien sposób tak zachęcić młodych ludzi do tego, że poza tym wkładem 100 tysięcy czynnym gwarantowanym przez państwo, byłaby gwarantowana właśnie ta marża na poziomie zero w kontekście kredytów hipotecznych. I szanowni państwo, ja jestem przekonany, że to właśnie ten program, że to właśnie ta ustawa mogłaby dużo więcej dobrego zrobić w kontekście dzietności i w kontekście w końcu tego przyrostu naturalnego w Polsce, który mógłby być większy. To zdajemy sobie sprawę i niestety też zdajemy sobie sprawę z tego, że program 500+ wcale nie w pewien sposób nie odnalazł się w tym, bo nie poprawił dzietności. Natomiast ten program myślimy, że będzie miał naprawdę znaczący wpływ nie tylko w wielkich miastach, ale być może właśnie będzie kluczem do tego, żeby w małych miejscowościach, żeby w małych miastach właśnie ludzie chcieli się osiedlać, planować swoje życie i wychowywać potomstwo. Bardzo dziękuję za ten program. Jeszcze kilka zdań, ponieważ co za tym idzie, każdy młody człowiek też, który planuje właśnie swoje życie, planuje to mieszkanie, chciałby skorzystać z takiego programu, o którym przed chwilą powiedziałem. Myślę, że wielu z nas i wielu Płocczan i nie tylko jest na tyle przedsiębiorczych, że dziś pracują poza jednym etatem. Ponieważ życie niestety jest dość trudne w tych realiach 2022-2023 roku i bardzo często trzeba dorabiać, żeby móc zaspokoić te potrzeby rodzinne, zawodowe, społeczne itd., itd. I kolejny projekt ustawy i kolejny pomysł, który chcielibyśmy wprowadzić, to jest taka sytuacja, kiedy my zatrudnieni na etacie odprowadzamy pełne składki ze swoich prac zawodowych, ale w ramach tego etatu. A chcielibyśmy odciążyć młodych ludzi i wszystkie nadgodziny, wszystkie dodatkowe zajęcia chcielibyśmy, żeby były zwolnione właśnie z tych podatków w kontekście tego, że dziś wszyscy muszą płacić. Emeryci muszą płacić, młodzi ludzie, którzy pracują po 16 godzin, z każdej złotówki muszą odprowadzać podatki. Nie! Mamy jeden etat, z niego odprowadzamy podatki, natomiast te wszystkie dodatkowe nasze zajęcia chcielibyśmy zwolnić od właśnie podatków, żeby więcej pieniędzy zostało w środowisku tych młodych rodzin. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, te ważne postulaty, które przedstawili koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, oczywiście będziemy chcieli ubrać w projekty obywatelskie, a więc zbieramy pod nimi podpisy. Jeżeli okaże się, że nie znajdą zainteresowania wśród większości parlamentarnej w tej kadencji, to chcę przypomnieć, że w październiku odbędą się wybory parlamentarne, gdzie wszystko wskazuje, gdyby dzisiaj one przynajmniej się miały odbyć, że ci, którzy dzisiaj tak tą chochlą przepompowują te pieniądze, czując to, pewnie także by musieli się pożegnać ze swoją władzą, wtedy nasze projekty wprowadzimy w życie.